Kochani, jeszcze raz powiem, że ogromnie się cieszę, że jestem wśród Was i że widzę Wasze uśmiechnięte twarze. Muszę Wam serdeczne pozdrowienia przekazać od całego zboru warszawskiego, a także od moich przyjaciół z Głosu Nadziei. Moi przyjaciele pojechali dzisiaj do Częstochowy, ale prosili o serdeczne pozdrowienia, uśmiechy i życzenia wszystkiego najlepszego dla Was. Dziękuję. Zawsze to robię. Cieszę się, kochani, że to jest naszym dobrym zwyczajem, kiedy pamiętamy o sobie i możemy się pozdrawiać. Kochani, czy pamiętacie tekst, który był czytany na początku? Czy ktoś zadał sobie kiedyś trud przeczytania tego rodowodu, czy raczej tak jak jest ten pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, czy tam początek Łukasza, to tak omijamy. A jak zaczynamy czytać, to gdzieś tak przy 5., 6. wierszu już mamy dosyć składania tych liter i mówimy, no dobrze, już wiemy, co będzie dalej. Ale powiem Wam, że są to niezwykłe teksty i dopiero niedawno to zrozumiałem. Rodowód Jezusa Chrystusa. Gdybyś tak mieli rozrysować drzewo genealogiczne Pana Jezusa, to by było ciekawe, prawda? Tu mamy gotowe takie drzewo genealogiczne. Stosunkowo późno zdałem sobie z tego sprawę, kiedy mieszkałem przecież w Krakowie i zwiedzałem niejednokrotnie ołtarz Wita Stwosza w kościele mariackim na rynku w Krakowie. No niezwykły ołtarz, ale dopiero późno zdałem sobie sprawę, że podstawą tego ołtarza, jak będziecie kiedyś w Krakowie, to zachęcam do tego, jest właśnie zbudowany na takim drzewie genealogicznym od Jessego. I dobrze jest czasami, a może i właśnie w tej szczególnej chwili, kiedy nastają święta tak zwanego Bożego Narodzenia, kiedy wspominamy moment narodzin Jezusa, uświadomić sobie, jaka jest genealogia Pana Jezusa. Kochani, pozwólcie, że zaczniemy i przeczytamy tę genealogię według sprawozdania Mateusza. Mateusz swoją Ewangelię zaczyna w ten sposób. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naasona, Naason ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Spróbowalibyście nauczyć się tego na pamięć? Byłoby to trudne, prawda? Wydaje nam się zazwyczaj i tak nad tą litanią nazwisk przelatujemy. No bo cóż ona wnosi? Ale może dobrze czasami zastanowić się nad właśnie rodowodem Jezusa Chrystusa. Ktoś powiedział niesamowitą rzecz, że ten tekst można jedynie kontemplować i studiować go na kolanach. Bo w tym tekście Mateusz wyraża niezwykłą tajemnicę Jezusa Chrystusa. Przedstawia linię genealogiczną osoby, która prowadzi aż do osoby, która jest dla nas najważniejsza. To jest drzewo genealogiczne kogoś, kto jest w naszym życiu najważniejszy, prawda? I w pewnym momencie ten bieg linii zostaje jakoś zakłócony. Jakby dwie linie genealogiczne zostają ze sobą splecione. Czytamy u Mateusza o linii, która wychodzi gdzieś z dołu. Ale w pewnym momencie dziejów wkracza linia, która pochodzi z góry. I wszystko się zmienia. Czy powiemy przez to, że ta linia od dołu jest niepotrzebna? Jest tylko tak od po to, żeby przeczytać ją? A jednak jest konieczna. Istnieje taka linia krwi, linia genów, przewidywalna. Wszystko mamy napisane. Wiemy, kto od kogo pochodził. Wszystko jest udokumentowane, prawda? Muszę wam powiedzieć kiedyś, że wszedłem do księgarni, zobaczyłem książkę historyczną, która opowiadała o rodzie Jagiellonów. I chyba z pół godziny siedziałem przy tej książce. Na dwóch stronach rozrysowane było całe drzewo genealogiczne Jagiellonów. Jak to potężny ród był w Europie, skoligacony z iloma rodami. Lubimy często takie historyczne zagadki, czy takie historyczne dywagacje, prawda? Kiedyś fascynowałem się jako dziecko historią i umiałem nawet wszystkich królów polskich po kolei wymienić. Dynastię Piastowską, Jagiellonów. To było piękne wiedzieć, kto od jakiego króla pochodzi. Tu też mamy linię genealogiczną Syna Bożego. Linię genealogiczną Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem, który jest posłany przez Boga. Ale mamy też do czynienia z jakąś niespodzianką, z czymś nieoczekiwanym w pewnym momencie, co się pojawia. Jest to interwencja Boga, który wchodzi jakoś w dzieje i dokonuje radykalnego zwrotu. Byłoby to takie proste, od taka zwykła historia pewnego rodu, który wywodzi się w tym wypadku od Abrahama, chociaż mamy jeszcze drugą genealogię zapisaną u ewangelisty Łukasza, który ciągnie tę linię aż od Adama. Jezus jest włączony w dzieje Izraela. I to jest łatwo pokazać. Ale nie daje się zamknąć w tych dziejach. Wymyka się gdzieś z tego. Jest czymś więcej niż tylko jednym z potomków Dawida, a wcześniej Abrahama. Przekracza je i wkracza w dzieje ludzkości.
Ostatnio słuchałem pięknej audycji i ktoś tak powiedział, że święto Bożego Narodzenia jest takim świętem podwójnym, bo to Bóg rodzi się dla człowieka, ale i człowiek rodzi się dla Boga. Podwójne święto, podwójnych urodzin. Bóg zszedł na ziemię po to, żeby człowiek mógł wstąpić do góry. A ponadto ten plan Boga przechodzi przez jakąś nieprzewidzianą drogę. Nawet przez drogę grzechu. Pan Bóg dotrzymuje obietnic, dotrzymuje ich i wprowadza jednak jakiś element nowości. Jezus spełnia oczekiwania, ale robi to jednak w sposób taki nieoczekiwany. To jest tajemnica Jezusa. Tajemnica, wobec której możliwe są tylko dwie podstawy. Albo zgorszymy się tym wszystkim, albo będziemy to adorować, albo będziemy to czcić. Albo będziemy bluźnić, albo padniemy w modlitwie na kolana. Zauważmy, że kiedy w życiu Jezusa dochodzi do tego decydującego momentu, kiedy zbliża się śmierć Jezusa, ludzie są podzieleni jakby na dwie grupy. Jedni bluźnią, drudzy się modlą. Postawa tego człowieka zmusza, czy zmusiła wtedy tych ludzi do zajęcia takiego stanowiska. Albo będziesz bluźnił, albo będziesz przeklinał, albo padniesz w pokorze, w podziwie na kolana i będziesz się modlił. Ale początek jest zupełnie uroczysty, prawda? Niezależnie od tego, jak przełożymy te pierwsze słowa, możemy mówić o tym jako o księdze pochodzenia, księdze dziejów. Zauważmy, że całe Pismo Święte zaczyna się też genealogią. Zaczyna się opowiadaniem o początku. Księga dziejów. Mamy przy tym, o czym pisze Mateusz, jakieś wrażenie wielkości i majestatu. Stoimy wobec czegoś decydującego, czegoś ważnego. Od samego początku wszak Mateusz przedstawia nam Jezusa jako nowego Adama. Może bardziej to jest jeszcze widoczne w genealogii, którą przedstawia Łukasz. Bo wraz z nim rozpoczynają się nowe dzieje, nowe stworzenie. Świat stworzony przez Ducha. I zwieńczeniem tych dziejów nie jest człowiek, ale Boży Syn. Syn Boży, który staje się człowiekiem. Ciekawe, że dla Żydów dzieje to był nie tyle zbiór samych wydarzeń, mniej lub więcej ważnych działań. Ale była to raczej historia takiego fundamentalnego gestu poczynania, rodzenia się. Jest to koncepcja dziejów, która się opiera na idei kontynuacji. Nie tyle ważny jest tutaj zbiór wydarzeń, ile pewna kontynuacja, pewien proces stawania się. W tym sensie można powiedzieć, że świat jest brzemienny od samego początku. Coś umiera i coś się rodzi. Coś jest początkiem czegoś następnego. Każdy człowiek jest częścią zmierzającego do tego celu, do jakiegoś efektu procesu, w którym odgrywa własną rolę, w której jest ogniwem pewnego łańcucha, który rozpoczyna się od stworzenia i zmierza ku czasom mesjańskim. To dlatego Żydzi w całych swoich dziejach tak bardzo troszczyli się o to, żeby mieć potomstwo. Dlaczego tak ważne było we wszystkich rodach królewskich, we wszystkich genealogiach, aby mieć potomstwo? Skończyła się nasza dynastia Piastów, trzeba było wybierać nowego króla, bo skończyło się potomstwo, bo nie narodził się potomek.
Dlaczego tak ważne było, aby był kontynuator pewnej linii, aby mieć potomstwo? Można powiedzieć, że tym, co się liczy, jest nie tyle indywidualne życie, które może być bardzo różne, może być tragiczne, absurdalne nawet, albo nędzne, ale ma znaczenie to, że jest włączone w pewien proces, w pewne dzieje. Istnieje w pewnym łańcuchu wydarzeń. Że to życie zarówno jednostki, czy całego pokolenia ma znaczenie, ponieważ się rodzi, ponieważ pozwala trwać czemuś dalej. A te dzieje w tym przypadku mają swój jasny cel. Mesjasza. Ciągłość i celowość. Dla Żydów tak ważne było rodzenie, bo nie oznaczało to tylko przekazywanie tej iskry życia, ale również przekazywanie błogosławieństwa Boga, błogosławieństwa Jahwe, obietnicy Jahwe. Dzieje te biegną od Adama aż do Mesjasza, przechodząc przez Abrahama, niosąc ze sobą całe wielkie błogosławieństwo Boga. Wraz z Adamem, można powiedzieć, mamy pełnię projektu, pełnię tego, co się ma stać. Ale razem z Mesjaszem, z potomkiem Dawida, widzimy realizację tego wszystkiego. Ostatnim ogniwem, o którym czytaliśmy tutaj u Mateusza, jest Józef. Jest napisane, że Józef był mężem, mężczyzną, czy narzeczonym Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Jest też aluzja do dziewiczych urodzin. Ciekawa jest bardzo ta bierna strona użyta tutaj, że Jezus oczekiwalibyśmy, że właściwie w myśl za tym wszystkim, co zostało napisane wcześniej, że Dawid zrodził Salomona. Powinno być właściwie, że Józef zrodził Jezusa, a tymczasem mówi się o Marii. I tutaj mamy tą piękną, bierną stronę, z której narodził się Jezus. Maria, z której narodził się Jezus. To nie Józef zrodził Jezusa, ale Maria była, z której narodził się Jezus. Nie wydaje się wam dziwne, że nagle jakoś ta lista urodzeń zostaje przerwana i następuje jakaś dziwna ingerencja w tym decydującym momencie. Dlatego trzeba rekonstruować te wszystkie poprzednie ogniwa, jeśli później okazuje się, że ostatnie z nich zostało opuszczone. Pamiętajmy, że uznanie dziecka przez męża Marii, przez Józefa oznaczało właściwie to, że od strony prawnej Józef jest ojcem Jezusa. A zatem Jezus należy też do pokolenia Dawida. Ale przede wszystkim nie ma tu znaczenia, jak mówi ewangelista Jan, ciało i krew, ale obietnica i spełnienie. Bóg pokazuje przez to, że nie jest związany żadną ziemską rodziną. Nie jest związany jakąś prokreacją. Inicjatywa znajduje się w rękach Bożych. Ten łańcuch zostaje przerwany, aby objawić jakąś radykalną nowość, inicjatywę, która pochodzi od Boga. Od strony prawnej oczywiście Jezus należy do rodu Dawida. I to właśnie ewangelista Mateusz jakoś chce udowodnić Żydom. Jezus jest jednak królem nie dlatego, że w jego żyłach płynie królewska krew Dawida, ale dlatego, że Bóg ustanowił go Mesjaszem, pomazańcem.
Dlatego, że Bóg ustanowił go wybawieniem, Mesjaszem i zbawieniem dla wszystkich narodów. Jezus jest potomkiem Dawida i dziedzicem tych obietnic danych Abrahamowi, ale jest w jakiś inny sposób, w Boży sposób. To, co się liczy naprawdę, to Boża obietnica. I to jest jakiś paradoks, o którym mówi właśnie ta genealogia Mateusza. Pan Jezus jest dziedzicem obietnic danych Abrahamowi i Dawidowi. On jest tym oczekiwanym. Wraz z nim nadeszła już przyszłość, a przeszłość znalazła w nim swoje ukoronowanie. Te dzieje biblijne należy czytać jako przygotowanie do wydarzenia Chrystusa. To Pan Jezus jest celem ostatecznym i sensem dziejów. To On nadaje znaczenie całej historii. To przekazywanie daru życia i związanego błogosławieństwa nie zatrzymuje się wraz z Jezusem. A różnica polega na tym, że od tej chwili narodzenie będzie się odbywało, ale na sposób duchowy. Że dzieci Boże nie będą się już rodzić według ciała, ale według ducha. Mateusz zawiera tu jedno ze swoich przesłań, że przynależność do nowego ludu Bożego nie należy od pochodzenia, ale od przyjęcia Mesjasza. To, czy ja w swoim życiu wybiorę Mesjasza, to, czy ja w swoim życiu będę chciał być wpisany w ten ród królewski, kapłański. Możliwość zbawienia i wyzwolenia została dana wszystkim narodom. Niezależnie od krwi, która płynie w moich żyłach, niezależnie od genów, które zostały mi przez rodziców przekazane. Popatrzmy, kochani, kto znajduje się w tym całym drzewie genealogicznym. Bo gdybyśmy powiedzieli to z religijnego, takiego moralnego i rasowego punktu widzenia, ta genealogia wcale nie jest jakaś doskonała. Znajduje się tutaj Rahab. Można w niej odnaleźć wiele skaz. Powiedzielibyśmy, że nie wszyscy ci ludzie byli kryształowi. Niektóre te skazy są bardzo widoczne. Niektóre może powiedzielibyśmy przeszkadzają nam. Dzieje niektórych tych bohaterów, które widzimy u Mateusza, nie są wzorcowe. To nie są ludzie kryształowi, czyści. Nie ma wątpliwości co do tego, że zachowania niektórych tych ludzi nie były budujące, a jednak znaleźli się w tym drzewie genealogicznym Jezusa. To były dzieje naznaczone zdradą, kazirodztwem, małostkowością, niewiernością. Wśród tych ludzi byli ludzie, którzy dopuścili się zdrady. Była kobieta, która była prostytutką. Byli królowie, o których pisano, że nic dobrego nie można o nich powiedzieć. Amon, Manases. Byli ludzie, którzy mieli na swoim koncie i chwilę wielkiej chwały, ale i chwilę odstępstwa. Świetliste przykłady i ponure epizody. Przeplatają się, można powiedzieć, nędza i wzniosłość, mieszanka wszystkiego. Ale czyż takie nie są dzieje człowieka? Może dlatego imiona tych ludzi są tak ważne, ze względu na to, że znajdują się właśnie w genealogii Jezusa. Ze względu na to, że znajdują się w genealogii
kogoś, kto jest oczekiwany od tylu lat. W ten sposób Mateusz zapowiada tak ważny temat swojej dobrej nowiny, że pojawia się ten, który bierze tą całą ludzką słabość, tą całą ludzką małostkowość, niewierność, zdradę na siebie. Jak mówi Izajasz, niesie winy nas wszystkich. Jezus mówi, że Bóg jest wierny, pomimo tego, że my jesteśmy niewierni. Trudno jest to dzisiaj nam zrozumieć, bo na niewierność umiemy odpowiedzieć tylko niewiernością. Na wierność łatwo jest stosunkowo odpowiedzieć wiernością. Ale On potrafił na naszą niewierność i małostkowość odpowiedzieć dobrem i wiernością. Boży plan realizuje się pomimo, a można by powiedzieć nawet poprzez tą niekonsekwencję, poprzez odstępstwo swojego ludu, poprzez to, że w tej genealogii są ludzie, z którymi nie chcielibyśmy się za bardzo przyjaźnić dzisiaj. Ale to zarazem każdy z nas należy do tych poprzedników i potomków Jezusa. Przekazaliśmy Mu nasze grzechy i pochodzimy od Niego. Jesteśmy jednocześnie z Jego krwi, ale i z Jego łaski. Tylko dlatego, że Jezus potrafił wziąć na siebie naszą nędzę, a jednocześnie być źródłem naszej godności jako dzieci Bożych. To jest niesamowite, że On przychodząc i ingerując w dzieje człowieka, bierze w dziedzictwo nasze ubóstwo. Zadowala się naszym ubóstwem, przekazując nam w zamian swoje bogactwo, swoją wielkość i chwałę. Od tej chwili ta genealogia jakby zaczyna się na nowo. Rozpoczyna się od Jezusa. Nie jest już ważna droga krwi i genów, droga ciała. Ale dzieci rodzą się w inny sposób. Przez narodziny z ducha. Narodziny doskonałe. Przez narodziny z Jezusa. Narodziny z ducha. Możemy w tej genealogii być obecni jako i święci, i grzesznicy. Ale pomimo ludzkiej słabości ta linia się nie przerywa. Jej ciągłość jest zagwarantowana i trwa przez przebaczenie. Bo to łaska Jezusa Chrystusa. Łaska okazana tam wtedy, kiedy ludzie pluli na Niego i nie poznawali Go, jest zachowana. Nawet jeżeli nie okazujemy się godni tego imienia, które nosimy, nawet jeżeli nie okazujemy się godni tej linii genealogicznej, w którą jesteśmy wpisani, to pomimo tego możemy mieć pewność, że kiedy upadniemy, ktoś potrafi podejść, schylić się i podnieść, aby przez to przywrócić obraz, który został utracony. Jakoś dziwnie to drzewo genealogicznie nasuwa myśl o drzewie krzyża, które pojawiło się w życiu Jezusa. Ta ludzka linia genealogiczna szła aż do Chrystusa. Aż pojawiło się drzewo krzyża i tam wszystko zaczęło się od nowa. Z tego drzewa, na którym Jego, pomazańca Bożego, Mesjasza narodów, zawieszono jako przestępcę. Tego, który wziął na siebie moją nędzę, ażeby mnie uszlachetnić.
wszyscy możemy zyskać ułaskawienie i w naszych żyłach może zacząć płynąć krew odkupienia, przebaczenia, radości. Kochani, chciałbym zostawić nas z pewnym wierszem, który napisał Adam Asnyk. Wiersz ten zrobił na mnie ogromne wrażenie, kiedy pierwszy raz go miałem okazję czytać i mówić na jakimś spotkaniu. Lud czekający na swego Mesjasza nie zwróci oczu na dziecinę małą i do biednego nie zajrzy poddasza. Mniema, że Zbawcę, którego czekało tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza, od razu ziemską okrytego chwałą, jak na wojsk czele niewiernych rozprasza. Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało, że nawet głowy ugną się książęce, zdając mu władzę nad światem. Więc jeśli usłyszy, że się narodził stajence i że mędrcowie dary mu przynieśli, pyta ze śmiechem, jak to ten syn cieśli ma rządy świata ująć w swoje ręce? Coraz więcej dzisiaj sceptycyzmu, powątpiewania. Ale w postaci Jezusa mamy ten przepiękny obraz, że to, co słabe, to, co wątłe, może stać się czymś wielkim. Pomimo tego, że wydaje nam się, jak ten syn cieśli, prosty, z Nazaretu, może ująć ster świata w swoje ręce. On pokazał, że może wziąć moją słabość i obdarować mnie chwałą, wiecznością i przebaczeniem. Słowa z Ewangelii Jana. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Nasz ukochany Panie i Ojcze, dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, za Twoje Słowo, za to, że Panie pojawiłeś się w historii rodu ludzkiego jako Boży Syn, aby móc nas pociągnąć do siebie, abyśmy mogli narodzić się w Tobie. Możemy, Panie, mówić o tym, choć do końca nie rozumiemy, jak wielka jest Twoja miłość i tajemnica tego, co zgotowałeś i zrobiłeś dla naszego zbawienia. Możemy jedynie, Panie, otworzyć serce i wołać do Ciebie, że chcemy, abyś był z nami każdego dnia. Chcemy, Panie, każdego dnia odradzać się w Tobie i pamiętać, że jeżeli żyć tutaj, to żyć tylko z Tobą i tylko dla Ciebie. Że całe nasze życie tutaj ma sens o tyle, o ile jest ono złożone w Jezusie Chrystusie i prowadzone razem z Tobą. Prosimy, Panie, aby ta obecność, obecność Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i Zbawiciela naszego, była tak widoczna każdego dnia w naszym życiu. Abyśmy potrafili dzielić się tą nowiną i żyć tak, jak przystało na dzieci Boże. Dopomóż nam, Panie, abyśmy każdego dnia przejawiali w naszym życiu to Twoje działanie, Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoje prowadzenie. Abyśmy potrafili okazywać się dla naszych bliźnich ludźmi pełnymi pokory, miłości, uniżenia, dobroci. Błogosław nasz Panie, błogosław ten zbór i błogosław poczynania nasze w tym tygodniu. Niech każdy dzień naszego życia będzie przeżywany razem z Tobą, z nadzieją, że kiedyś zamieszkamy razem z Tobą. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen.